Dziś w programie: za co Szymon Hołownia kocha Joe Bidena? Drwale znowu w akcji, a oprócz tego... Jeśli chodzi o wizję polityki zagranicznej Polski, my na prawicy żyjemy często w świecie pewnej wygodnej iluzji. Udajemy, że kluczowy spór toczy się pomiędzy zwolennikami Dmowskiego i zwolennikami Piłsudskiego, pomiędzy zwolennikami Studnickiego i jego przeciwnikami, albo pomiędzy tradycją romantyczno-powstańczą a pragmatyczno-realistyczną. Dlaczego to jest iluzja? Bo prawdziwy spór jest dużo bardziej fundamentalny. To spór o to, czy Polska w ogóle ma mieć jakąś własną wizję polityki zagranicznej i czy w ogóle może swoje interesy postrzegać inaczej niż postrzegane są one w Berlinie, Brukseli czy w gabinetach redakcyjnych New York Timesa. Jednym słowem, czy polska polityka zagraniczna ma być polska, czy może normalna, europejska? Jakie to szczęście, że za sąsiadów mamy Czechów. Wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby tak Polska graniczyła z Polską? Czasem obecność w polskiej polityce tej osóbki, która wniosła do niej tyle świeżości i radosnej pogardy dla wszystkiego, co rozumne, się po prostu przydaje. Bo wyrazi w prostych słowach to, co w głowach ma większość proeuropejskich polityków polskiej opozycji. Bo Polska to rzeczywiście problem, a polskość to nienormalność, jak mawiał klasyk. Lepiej byłoby, żeby Polska z nikim nie graniczyła i nie robiła nikomu problemów. Żeby Czechy graniczyły z Czechami, Niemcy z Niemcami albo ewentualnie Niemcy z Rosją. Spora część polskich elit rozumuje w ten sposób. Urzędnicy Komisji Europejskiej albo sędziowie TSUE są w tej wizji jak Bóg Abrahama. Nie rozumiemy do końca, dlaczego każą nam poświęcić bezpieczeństwo energetyczne Polski albo tysiące miejsc pracy, ale chcemy, żeby wiedzieli, że my na to poświęcenie jesteśmy gotowi, bo my rozumiemy, na czym polega wspaniały projekt o nazwie Unia Europejska. Jest orzeczenie sądowe i rządzący muszą się do niego zastosować, niezależnie od tego, jak ono jest bolesne i jak trudne. Na tym polega system Unii Europejskiej. Jeżeli doprowadza się do tego, że sprawy są już w Trybunale i Trybunał wydaje orzeczenia. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. Ma pan piątkę. Byłaby szóstka, gdyby powiedział pan to wszystko jeszcze po francusku. Swoją twórczą interpretację tych samych myśli przedstawił człowiek odpowiadający za wszystko, co świeże w polskiej polityce – Szymon Hołownia. O ile dla Trzaskowskiego Bruksela to Bóg Abrahama, to dla lidera Polski 2050 Berlin to Bóg jako sędzia sprawiedliwy, który za dobre uczynki wynagradza, a za złe karze. Gdybyśmy byli w Trójkącie Weimarskim dzisiaj rzeczywiście znaczącym głosem i gdyby ten Trójkąt Weimarski rzeczywiście funkcjonował, to może moglibyśmy mieć wpływ na Nord Stream 2, ale zgodnie z decyzją Kaczyńskiego wypięliśmy się na cały świat, uznaliśmy, że jesteśmy wyspą, która nikogo do współpracy nie potrzebuje, a jak do Brukseli to tylko po pieniądze i dzisiaj mamy to, co chcemy. To jest śmiertelnie niebezpieczna polityka w takich warunkach geopolitycznych, co przypomniał nam teraz Łukaszenka. A nie sądzi pan, że Berlin trochę na nas się wypiął, kooperując z Moskwą? Ale panie redaktorze, to jak myśmy upokarzali Berlin i to jak myśmy upokarzali wszystkich partnerów Unii Europejskiej przez ostatnie lata, to nie ma absolutnie precedensu. I jeżeli się kogoś upokarza, cały czas obraża, cały czas tłumaczy, że my sobie sami poradzimy, a was to uczyliśmy jeść widelcem, a wam będziemy wypominali różne inne rzeczy, no to proszę wybaczyć, ale jak później przychodzi do załatwiania wspólnych interesów, to może być kłopot. Co za wspaniała, rewizjonistyczna wizja historii. Były agent Stasi Matthias Warnik, były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, obydwaj bliscy przyjaciele Putina, zaczęli z nim robić interesy na długie lata, zanim PiS doszedł do władzy w 2015 roku. Ale oni już wtedy wiedzieli, że decyzją Kaczyńskiego Niemcy będą tak strasznie upokarzani. No i nie było rady, trzeba będzie pompować miliardy euro na konto Putina, bo po prostu w Warszawie nas strasznie obrażali. Nas, prawdziwych demokratów i Europejczyków, którzy brzydzą się autorytaryzmem. Jeśli Berlin i Bruksela mówią, że Turów jest zły, a Nord Stream 2 jest bardzo dobry, to dlaczego my w Warszawie powinniśmy z tym dyskutować? Tak samo, jeśli w New York Timesie mówią, że Trump był fatalny, a Joe Biden jest turbo wspaniały, to znowu,
po co się o takie podstawowe rzeczy kłócić? Wydaje się, że takim dobrym sposobem, kto wie, czy nie najlepszym byłoby na przykład, jeśli chodzi o prawa człowieka na Białorusi, prawa człowieka w Rosji, byłoby wstrzymanie Nord Stream 2. A jak pan zapewne wie, kilka dni temu prezydent Joe Biden zdecydował o tym, że jednak odstępuje od sankcji wobec firm, które budują ten gazociąg. Zastanawiam się pan, czy już pan się odkochał, jeśli chodzi o relacje z Joe Bidenem, bo rok temu w OKO.press mówił pan, że podziwia Joe Bidena. Nadal pan go podziwia? Tak, oczywiście, że go podziwiam. Ja się nie, to, że go podziwiam, nie musi oznaczać, że się zgadzam ze wszystkimi jego decyzjami. Natomiast oczywiście, że podziwiam i widzę, jaką zmianę wprowadza po Trumpie i po tej jego fatalnej prezydenturze. Natomiast jeżeli pan pyta, co można było zrobić, to można było na przykład... Na Nord Stream 2 mamy taki wpływ, jaki mamy, dlatego że nasz głos jest tak słyszalny, jak jest słyszalny. Ale Joe Biden ma wpływ. Największym grzechem rządów prawicy było to, że próbowała do maksimum wykorzystać prezydenturę Trumpa. I między innymi to, że republikański prezydent miał trudne relacje z Berlinem. A w postępowej Europie uznawano go za największego szkodnika. Dlaczego to był grzech? No przecież powiedziałem, że miał trudne relacje z Berlinem. Teraz za to płacimy, bo prorosyjskie ruchy Joe Bidena to w sumie ostatecznie nasza wina. Błaszczak, rozczarowany słowami Bidena. Decyzja w sprawie Nord Stream 2 niekonsekwentna. Niestety, obecna władza nie ma żadnych dojść do tego Białego Domu, więc co najwyżej może popatrzeć i pokomentować. Może ja już mam kompletnie umysł sfaszyzowany, ale jakoś mam wrażenie, że gdyby w Polsce rządzili Szymon Hołownia albo Rafał Trzaskowski, to w Białym Domu telefon by rzeczywiście odebrano. Tyle, że w słuchawce Joe Biden usłyszałby tylko jedno słowo. Brawo. I może jeszcze cokolwiek pan potrzebuje, panie prezydencie. Ale nie martwcie się państwo. Proputinowskie decyzje Joe Bidena nie mogą być przecież złe dla Polski, bo w końcu są dobre dla Berlina. A na tym polega solidarność europejska. Poza tym ta prorosyjskość Bidena to tylko iluzja. Tak przynajmniej jest w opinii stacji TVN24. Tak złych stosunków na linii Moskwa-Waszyngton nie było od upadku Związku Radzieckiego. Tak. Na szczęście są jeszcze starzy, dobrzy publicyści, którzy, gdy ich wizja świata zaczyna się chwiać w posadach, robią wiosenną wyprzedaż i do jednego artykułu wrzucają wszystkie rzeczy, które do tej pory im się walały na strychu. Uwaga! Czytacie na własną odpowiedzialność. Jacek Żakowski. Jeżeli kiedyś Rosja wyciągnie do PiS rękę, wymarzone przez Andrzeja Dudę autorytarne imperium, pod przewodem Pekinu będzie się mogło z udziałem Polski PiS ziścić. No niech w końcu w tej Polsce będzie normalnie. Tak, europejsko. Tak jest, proszę państwa, to nie są śmieszne rzeczy. To jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym moim gościem dzisiaj jest pan redaktor Jacek Liśniewicz. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry. Porozmawiamy o polityce zagranicznej, to dobrze, bo nic o niej nie wiem. Pan się świetnie na tym zna. Dokładnie, to jest... To przecież jest taki program, że możemy się wypowiedzieć. Dokładnie. A czy ja się znam, proszę pana, nikt się na tym nie zna. Ale ciekawe... Ale widać, że z tych ekspertów to też chyba... Nie za bardzo. Bartek Węglarczyk tak niby tam... Kopiuję tam z tego amerykańskiego internetu, ale też właśnie, chyba, czy się tak zna, to nie wiem. Właśnie to jest ten problem, że mi się wydaje, bo ktoś z państwa oglądając ten program powiem, że ja mam pretensje do Rafała Trzaskowskiego, że on mówi po francusku. Ale mi się wydaje, że to jest ten problem właśnie, że oni jak się nauczą tego języka, na przykład francuskiego albo angielskiego w przypadku redaktora Wanglerczyka, to przestają wszystko rozumieć po polsku. Znaczy w sensie to jest ten, to nie jest ten problem, że on rozumie, co pisze New York Times, tylko tak jakby nie widzi tej potrzeby, żeby to jednak przełożyć dla polskiego czytelnika na jakąś naszą rzeczywistość. No to wszystko wina tego Mikołaja Reja, co to wymyślił, że Polacy nie gęsi swój język tak mają. A mogło być po prostu, wszyscy mogliśmy po łacinie, mogliśmy. I wtedy żadnych kłopotów takich by nie było. I na pewno Rafał Trzaskowski by się pierwszy tej łaciny nauczył, szybciej niż na przykład minister Błaszczak. O, na pewno. Ale to jeszcze jest rzecz, która się mi podobała w tej całej narracji, że w jakiś sposób to wszystko jest wina Kaczyńskiego, że będzie Nord Stream 2 na przykład budowany i że Joe Biden nie lubi Polski na przykład, wie pan. Tak. To jest prawda, że to generalnie ten Jarosław Kaczyński wszystko ja myślę czasem, winien. Że I to naprawdę ten Nord Stream, a przy tym Nord Stream 2 to
Gdyby, myślę sobie, że na pewno tam jakby był Bronisław Komorowski prezydentem, to by zablokował. Znaczy, trochę jakby zapominamy, że ten Nord Stream 2 to już jest... tak by się przy... tak się... po prostu by byłby tak zajęty przytulaniem się z... oni by nie mieli... z tym Putinem, żeby tak go trzymał, nie puszczał. Tak. I wtedy ten, tej rury by się nie spawały na pewno. To... dokładnie tak było. Natomiast mam wrażenie, że jest jednak to, że ta zasada Tomasza Lisa, że ludzie są dużo głupsi, niż im się wszystkim wydaje, cały czas się stosuje, bo jakby chyba oni uważają, że Polacy, czy nie, wszyscy na świecie nie wiedzą o tym, kiedy Nord Stream w ogóle, sam projekt Nord Stream i potem Nord Stream 2 też, został, jakby koncepcja jego powstała, tak, prawda? Tak, że tak, jakby no, w tym czasie na przykład Donald Tusk też rządził, prawda? Albo Donald Tusk był królem Europy przecież, prawda? I no dokładnie, co? Jakoś też mu właśnie tak nie poszło z tym zablokowaniem. Ale przynajmniej by Angela Merkel odebrała telefon od niego. O, to prawda, tak. I by mógł powiedzieć, że... nie, ale to ten, pisma łatwo tam, jak chce coś zadzwonić do Putina, to Magdalena Ogórek powinien poprosić. Ona mówiła, się odgrażała, że kiedyś zadzwoni do Putina. Nie słyszałem podczas tego. Podczas kampanii wyborczej, jak startowała na prezydenta. Że a, powie... to pan teraz się naraził. No trochę, ale... wie pan, że to nie miało miejsca w ogóle? Nie miało. Nie miało miejsca. To było wszystko, proszę pana, widział pan ten film What the Dog? Do Putina, to nie że to wymyślili wojnę i tam z Albanią w Stanach Zjednoczonych, tam ten Dustin Hoffman tam grał chyba, no. To tak samo to jest z tą kampanią prezydencką. To wszystko było wymyślone, proszę pana, to była ustawka. To był klon Magdaleny Ogórek, która w tym czasie zajmowała się poznawaniem kanonów myśli konserwatywnej i prawicowej, a jej klon po prostu odgrywał kandydata... Dobrze, to prosto jest, wypowiedź. To nie miało miejsca. Magdalena Ogórek nigdy nie miała żadnych związków z lewicą, proszę pana. To jest wszystko nieprawda. To prawda, kasujemy. Kasujemy, to tak jest, to wszystko się wytnie. Ale rzeczywiście jest coś takiego, ja mam wrażenie, że oni są już tak zaprogramowani na pewne takie rzeczy, które kompletnie nie mają żadnego związku z rzeczywistością, że jakby pokazał pan redaktor Rymanowski Szymonowi Hołowni na przykład bitwę pod Grunwaldem i tam jak którąś ze scen przedstawionych przez Jana Matejkę, to Szymon Hołownia też by powiedział, no niestety tak się kończy katastrofalna polityka Kaczyńskiego, w której nie mamy przyjaciół, jakbyśmy... dokładnie, sami wrogów, a wiadomo, że... Krzyżacy przecież... by odebrali. Znaczy, dla mnie jest niesamowite w tym wszystkim, w tej wizji fajno Polacy. Że to taka wizja polityki zagranicznej, gdzie każdy dla każdego chce dobrze. Tak. Nie? To jest po prostu, to mnie trochę pociąga, tak? że takim zdaniem takiego Szymona Hołowni, tam Rafała Trzaskowskiego, Borysa Budki, tak w tej Unii Europejskiej to ci urzędnicy wstają rano, tak się przeciągają i mówią, co tu dobrego dla Polski zrobić? Ile im dać pieniędzy? Tak. Jak tu rozruszać ich gospodarkę, tak. I proszę pana, i to jest więcej. Jak tu wcale tak, żeby jak tu im jeszcze te 4 Kauflandy postawić, tam 5 Lidlów wepchnąć, tam jeszcze tak, żeby byli jeszcze bardziej szczęśliwi. Tak. I myślę sobie, że no właśnie niektórzy i to jest najgorsze, a my, oni chcą dla nas tak dobrze, a my ich potem obrażamy. Dokładnie, a my obrażamy i to... I to, wie pan, mimo tego, że to są praktycznie anioły, to też mimo wszystko to są ludzie i oni właśnie też mają swoją wrażliwość. To mnie też trochę zastanawia, bo ja to tam jestem takim sceptykiem wobec wszystkiego, generalnie nie za bardzo lubię też tam zmiany. I się zastanawiam, bo to ale nie wiem, mam taką intuicję, może głupią, może nie, że no, tak mi się to trochę spina, bo tak zamykamy energetykę na węgiel u nas, bo jest nieekologiczna. I wydaje się, że idzie na to, że najbardziej ekologicznym źródłem energii to będzie, jak się rurą z tam Kamczatki prześle gaz, który tam się wydobędzie, tak, do Hamburga czy tam do Niemiec. I tutaj w ramach sprawiedliwej transformacji rozdzieli sprawiedliwie, oczywiście z prowizją, do różnych państw, w tym do Polski. Myślę, że wtedy będzie pełna ekologia. Tak, to na pewno tak będzie. Proszę pana, zmieńmy temat, bo to są smutne rzeczy. Nie wiem, czy nie złamię jakichś zasad savoir-vivre, bo skorzystam z materiału, który chyba przygotował tygodnik Nie. Ale chodzi o taki wywiad prezydenta Dudy, chyba w polityce albo w sieci, niekoniecznie wiem, w którym on mówił o tym, że trzeba być twardym. Chciałem panu pokazać, bo nie chcę nikogo obrazić, ale mnie to trochę rozbawiło. Chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli. A ta przeróbka jest wykonana, wydaje mi się, że przez tygodnik Nie. Normalnie prezydent siedział, mówił to, co mówi na tym nagraniu, tylko że siedział naprzeciwko niego dziennikarz, a na tym nagraniu zobaczmy, jak to wygląda.
Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Trochę się wystraszyłem, taki zasadniczy nasz, znaczy, bo to jest, nasz prezydent. To jest pewna pułapka, prawda, że prezydent tak. trochę zdradza tajniki psychologii pewnej, której każdemu tak. przywódcy towarzyszą. Ale czy to się udało według pana? Takie bym powiedział, że trochę jest, było to... Jak masz być prezydentem, to musisz być twardy. Twardy. Nie mogę ulec, a właśnie nie wiem, co mam, co, nie wiem, co mam powiedzieć. Chyba takie bym powiedział trochę takie śmierdzi bratem Julie Roberts. Przepraszam, to taki... Oskarowo trochę, za bardzo... Taki tak. Nie wiem, jak ktoś sobie tam chce koniecznie, to niech sobie wygoogluje brata Julie Roberts, on gra w takich filmach, bym powiedział... A, jakichś średnio udanych. Nie, bo ja nie, jakby to jest w pewnym sensie też cenna informacja, w jakimś, co myśli prezydent Polski na ten temat, jak sobie radzi z takimi problemami i tak dalej, więc zdradza pewne kulisy, ale wychodzi z tego rzecz trochę taka, bym powiedział... No tak. Nie wiem, czy to jest na miejscu, ale dobrze, to tak chciałem tylko pokazać, bo mnie to troszeczkę rozbawiło. Nie wiem, czy pan wie, że poseł był Rafał Trzaskowski, który taśmą klejącą naprawiał wszystkie drzwi, a teraz poseł Szczerba i poseł Joński zabrali się za już poważniejsze prace domowe. Tak, zobaczmy taki krótki filmik, który to podsumowuje. Robią rzeczy, o jakich zwykli drwale nawet nie pomyślą. Big work, that's my job, it's the only thing I do. Call me on up. Tutaj błąd może kosztować wielkie pieniądze. Drwale w wielkim mieście. Od poniedziałku do piątku o 16:15. Ja się nie dowiedziałem, bo szczerze powiedziawszy od czasu tego materiału nie widziałem posła Jońskiego i posła Szczerby się obawiam, że nie żyją. Bo... Może mają zapasy za bardzo dzikiego. Rzeczywiście tam tak dosyć, tak bym powiedział, najlepsze tutaj nie było tego zdjęcia, ale najlepsze było zdjęcie, jak trzymając nogą pieniek, próbował tam, zdaje się, poseł Szczerba. Ale podobało mi się bym też... powiedział, że to ciekawa taktyka. Trochę tak jak ten, jak w tym żarcie, co przyjmuje piłuje gałąź, na której siedzi. No to ale... chyba jeszcze gorzej trochę. Bo, tak. ale bardzo na mi się podobało, jak boleśnie. Udało im się przerąbać w tych swoich New Balance'ach wspaniałych. Ale zwróćcie uwagę, że synchron był dobry. Tak. Znaczy to trzeba pochwalić, że w jednym momencie uderzyli, musieli... No chłopy muszą ćwiczyć, naprawdę. Musieli chłopy ćwiczyć. No, proszę pana, mamy mało ale czasu. Ale to może milion powtórek, bo to też tak mogło być. Mogło być, bo tam potem właśnie były te... Trochę było szczap tam jednak. Krojenie w poprzek i zamiast wzdłuż trochę... Ale też nie, ale szczerze powiedziawszy, to tak bym powiedział, jeśli chodzi o taką politykę klimatyczną, to... No właśnie. Była taka przeróbka jedna, to pokazywałem w Codziennej Burzy, że Kinga Gajewska potem, pamięta pan, jak chodziła po lesie i była przerażona, ile drzewa narąbali, ile jest... Zresztą byłem na komisji środowiska jakiś czas temu, to tam posłowie Platformy Obywatelskiej chodzili i krzyczeli do PiSu, że nienawidzicie drzew, nienawidzicie drzew. To było bardzo, zresztą teraz, takie bardzo merytoryczne i na poziomie. Te drzewa były już ścięte. To tak samo jak z mięsem, no już zabili zwierzę, trzeba zjeść. No. Dobra, proszę pana, pani Marta Lempart jest niedożywiona a propos mięsa, zobaczmy. Aktywistki odchodzą po cichu, niedożywione, niedopojone, niedospane. Dlaczego ktoś nie lubi Marty Lempart, że robi taki materiał, niech pan mi powie? Nie, właśnie nie rozumiem. Znaczy, szczerze powiedziawszy, no jakby dospać to może jakoś odeszła, to tak najłatwiej się wyspać generalnie, tak. Nie? Ale no, to niedożywienie... Ale odeszła po cichu, może właśnie... Ale niedożywienie to może jak ten, pamiętasz tego chłopa, co to 40-dniową głodówkę prowadził pod KPRM-em i w ramach niej przytył. Bo jak się okazało, niestety. Zupy nie wchodziły do głodówki i mu tam za dużo przynosili. Tak, panie Jacku, bardzo panu dziękuję. Dziękuję, było mi bardzo miło spotkać się w tym wspaniałym programie. Państwu też już dziękujemy i dziękuję panu Jackowi. Proszę mnie nie przezywać w internecie, bo ja się tego nie boję, ale trochę jednak się boję. A my widzimy się w poniedziałek w Codziennie Burzy. Do zobaczenia.